Co tam? Nitro. Siema, no ja, no. Siema, jak się nazywasz? To powtórzymy jeszcze raz. Filip. Filip! Gościa. Filip! A ty też się musisz, ale To nie, pa... zrobimy tak. Ty się zdziwisz, że mnie spotkałeś, a ja się zdziwię, że ciebie spotkałem, dobra? Dobra, to jeszcze Dobra. raz. Trzy, ty zaczynasz jak coś. Trzy, dwa, jeden. Filip! Nitro! O ja pierdolę, Filip! Mordo, wiesz ile ja cię szukam? Byłem, będę na No, live'ie. no, no, opowiadaj tutaj. To będę na live'ie. No, będziesz. Ale masz teraz No. live'a? To ja wchodzę, czekaj. Mordo, to taki jesteś, że nie siedzisz, jak codziennie o 18 jest live'ik? Nie, ja A, oglądam ta live'a teraz teraz. oglądasz, teraz oglądasz! Mordo, 37 minut spóźnienia, to prawie godzina lekcyjna. No No prawie. prawie, no. Nie wstyd ci? No nie, a co sądzisz o Arafatusie? Takie No pytanie. ale to czekaj. Powinno się być wstyd. Wszystko po kolei. Mamy czas. We have time. Zobacz na zegarku. Dobrze. No. To ja wchodzę na live'a. Zostaw, masz dzwoneczek? Dzwoneczek, jak ja bym nie No miał, to mam. czemu nie wchodzisz w powiadomienia? Już wchodzę, już mam wszystko. Och, jaki wstyd. Jestem, cześć. Matko Święta, Filip, co ty? Co ty odjebałaś? Kuba, czapka Gucci lepsza, 3 złote. Coś ty zrobił, Filip. No nic. A co tam, co tam? No i prosty mordziadek. Siema, Siemanet. Siema. Kurde, tutaj... coś mi przypominają te słuchawki. Kurwa, powiem ci... Znalazłem w takim fajnym miejscu. Kurwa, leżałem, wybiorę. Ale na biurku, tak? Ta, no. No. Ta, mówię ci. Kurwa, mordo. No. Wchodzę, patrzę, streama masz, kurwa, sesję mam jutro, upierdolę, no ale chuj. O Jezu, o Jezu. Jebać, czemu mordo. upierdolisz? Ty może się zacznij uczyć, co? No ale jak, ja jestem teraz, kurwa, streama oglądam, mordo. A wydaje mi się, że to chciałeś, że chcesz potem zrzucić odpowiedzialność za nieuczenie się na mnie. Tak, bo ja to, kurwa, wiesz, ja to nagrywam, ja tu wszystko na ciebie zrzucę, powiem, że to twoja wina i że ty to bierzesz na siebie. To wszystko jest pod kontrolą. Nie, to nie siądzie, mordo, to to nie nie siądzie. siądzie. A słuchaj, co studiujesz? Coaching studiuję. Coaching i rozwój osobisty? Bardzo filozoficzne, no i coaching. Czyli jak zarobić, żeby się nie narobić. Tak, coś taki takie, coach Mike, tak? Coś, taki YouTube, tylko trochę taniej, nie? No nie, no coaching jest trochę drogi. Taki Mateusz Grzesiak, no, to sobie jest. Liczy pieniądze. No kurwa, mordo, 5 lat i on będzie do mnie na coaching przychodził. No. Nie no, ale wierzysz zobaczymy. W ten rozwój osobisty, tak szczerze? Że to coś daje? Tak szczerze, no coś. A to jest rzeczywiste, to znaczy uważasz, że to są bardziej rzeczywiste, fajne tipy, czy jakaś próba motywacji poprzez jakieś Generalnie wyświetlane... polega to na tym, że w sumie nie dajesz nikomu porad, bardziej zadajesz pytania, żeby człowiek sam się tego uświadomił. I są ludzie, którzy faktycznie tego potrzebują, im według mnie ma to jakikolwiek sens. Ja bym tego na przykład nie potrzebował, ja sobie sam mogę odpowiedzieć kurwa na pytania, no i dojść do tego, co potrzebuję. Ale są osoby, kurwa, z których jak za mordę nie złapiesz, no to kurwa, no nie ruszy, no. No, skoro to jest, no to znaczy, że ludziom to pomaga, więc no... Wiesz mnie? Kurwa, nie słyszę cię. Kurde, czemu mnie nie słyszysz? A wyjebany jestem, bo właśnie skończyłem też live'ik. Nie chcę się tutaj reklamować, ale kurwa... Właśnie tak widziałem, jakiś green screen, tutaj profesjonalne... Już graliśmy. Profesjonalne jakieś mikrofony, statywy, mówię, tu coś live'owane było. No wiesz co, tak słabo. Tak słabo. Co tak słabo? Ty... A tam profesjonalne, kurwa, dopiero zaczynam, wiesz? Ale do czego się zaczyna? Dopiero zaczynam. Od czegoś się zaczyna, nie, że wiesz, tak... No, od czegoś trzeba zacząć, tak? Ja pamiętam... Słabo cię słyszę. No... O strasznym opóźnieniem. A to nie wiem dlaczego. Ty może nie masz słuchawek tu jakoś podłączonych, czy coś? Dobra, nieważne, pogadamy tak. Na 30-sekundowym delayu. A widzę, że niektórzy moi widzowie tam piszą u ciebie na czacie. Nogaz. Siemanko, pozdrawiam. No to pozdrawiam też wszystkich. A, w końcu ktoś. Nie wierzę. Nitro, nie siema, wierzę. Siema.
Nitro. Pan Killerek, Elo, kiedy zrobisz bety 3 złotych? Co tam, co tam? Opowiadaj! Czemu ty masz... Czemu ty masz mapy akustyczne w pokoju? No bo... Tak o. No ale to jest zazwyczaj po to, żeby ci się dźwięk nie odbijał w mikrofonie. No po pierwsze, po drugie, żeby mieć wyciszenie w pokoju. Mogę zrobić snapa? Możesz, zdjęcie? Możesz. Boże, Nitro, ja nie wiem, jak ja cię spotkałem. No normalnie, wchodzisz na AmeTV i robisz skip, skip, skip i nagle siema. Czekaj jeszcze raz. Ja pierdzielę, ja nie wierzę. Opowiadaj, co tam u ciebie. No bardzo dobrze. Pompa Team właśnie koszuleczkę chce kupić. Właśnie pozdrów Sanderkę. A pozdrowie, pozdrowie tutaj. Sanderka zresztą ogląda to na pewnie, bo ona jest moją fanką. To pozdrawiam Sanderkę. Ona jest moją fanką i ogląda. A ty masz serio synka? A mam. No to bardzo dobrze. Nelika też pozdrów. Pozdrowie, pozdrowie Nelika również. No jak tam Nitruś? Oglądam każdego live'a, ale się nie udzielam na czacie. Dlaczego oglądam nie tylko się nie udzielasz? No bo ja gram w gry Nitro, na przykład to ogólnie GTA quality SRA MY robi. Na drugim etapie. Dawaj Nitro, zarzuć, jaka jest rozmowa telefoniczna. Pozdrawiam serdecznie, no, zawsze mili i uśmiechniętymi. Kurde, 3 złotych. Tutaj mamy komputer. Tu. Kurde, fajny sprzęt ci mama kupiła. A to tatuś. A to tatuś, tatuś, tatuś. Tam, co tam? Wszystko dobrze. To akurat twojego live'a oglądam. Ty masz podobną klawiaturę do mojej. Właśnie też tak się zastanawiam. No, no, no. A z czego masz? Z HyperX-a? Aj, nie, to nie, jednak nie ta sama. Ale podobna, podobna, nie? No. Cat Goes Fishing. Kiedyś zamknąłem dziewczynę w piwnicy na 3 dni i nie próbowała uciec. To mi się podoba. Wtedy opowiadaj, wiedziałem, co tam u że to jest miłość. 3 złote. A wszystko dobrze, a u ciebie? Od kiedy rozmawiam z tobą, to też bardzo dobrze. W ogóle, co ty masz za ten, co to jest za bluza, z jakiego koledżu? Co tam pisze? Bajcyl w kulki poleciałeś z tym, że to nie ty wyśmiewałeś refona. On wyraźnie zaznaczył, że ta osoba ma 1,2. Jest, w końcu trafiliśmy. Siema, siema, co tam, opowiadaj. A nic, akurat szukaliśmy ciebie. To się udało. Musisz zawsze dążyć do swoich celów. Wiem. I co tam, opowiadaj. Dążę. Czekaj, a nie w sumie, co ja ci mogę opowiedzieć? Co tam robicie? Bo ja tam po oczkach widzę, że narkotyki były brane. Nie, stary, zmęczony, zmęczenie. Zmęczyliście się razem, czy nie? Jak nie? Nie, po meczu. Jakim meczu? Grałeś mecz FIFA, czy co? Nie, w siatkówkę. A, w siatkówkę. To pewnie wysoki jesteś chłopak, nie? No nie, właśnie akurat wzrostu mi brakuje trochę. Ale to, no to, to wpierdalaj uran jak popek i tyle. Nie no, nie będę takich rzeczy brał. Ma kamera wam laguje, mordziaty. No trochę słaby net, ale... Ale co, opowiadać, co tam się u was dzieje? No zadyma na całego. Zadyma na całego, ale zadymka fiu fiu fiu? Nie, nie. Co się dzieje? No mów, opowiadaj. No petardy w chałupie puszczamy. Co puszczacie? Petardy. Petardy w domu tu puszczacie petardy?